Rozmowa dnia. A na pierwsze pytanie odpowie Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pan minister raczej powiedziałbym, że wyspany. Nie jest tak, że było jakieś całonocne świętowanie Koalicji Obywatelskiej po ogłoszeniu wyników wyborów. Byłem na wieczorze wyborczym u mnie w mieście, w Mińsku Mazowieckim. Tam burmistrz wygrał w pierwszej turze. Gratulacje. Panie burmistrzu, pan burmistrz Marcin Jakubowski, ale nie, zbyt długo nie byłem, więc wszystko jest w porządku. Czy liczyliście na lepszy wynik? Czy liczyliście na to, że jednak Koalicja Obywatelska będzie tą partią z największym poparciem, a nie Prawo i Sprawiedliwość? Ten wynik w tych wyborach samorządowych jest tak naprawdę powtórzeniem wyniku z wyborów parlamentarnych. Widać, że te bardzo mocne podziały, które mieliśmy kilka miesięcy temu, ciągle się zachowują, ciągle są aktualne. Natomiast Platforma Obywatelska będzie miała więcej, znaczy poprawi swoje wyniki w sejmikach, jeśli chodzi o liczbę prezydentów, burmistrzów, dlatego że mamy 2 punkty procentowe więcej niż w tych wyborach parlamentarnych. Mamy lepsze wyniki w miastach. Samorząd ma to do siebie, że listy partyjne są na poziomie sejmików w dużych miastach, natomiast w gminach wiejskich mamy do czynienia raczej z komitetami własnymi, niepartyjnymi. W związku z tym będziemy mieli lepszy wynik. I na przykład na przykładzie sejmików to widać. Też polityków KO podkreślało, że te wybory samorządowe to będzie rodzaj sondażu, potwierdzenia tych wyborów parlamentarnych. I czy, biorąc pod uwagę, że to jest jednak początek waszych rządów, kilka miesięcy, czy ten najlepszy wynik w kraju nie powinien być do osiągnięcia dla rządzącej partii? Tak jak powiadam, my de facto wygramy te wybory, jeżeli będziemy mierzyli liczbę samorządu wojewódzkiego, województw, w których Platforma będzie współrządzić. Zwiększymy tą liczbę. Jak powiadam, będzie więcej prezydentów, burmistrzów, którzy wygrali wybory z Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym nie narzekamy. Ten wynik jest potwierdzeniem wygranej obecnej koalicji rządowej. Łącznie to jest potwierdzenie, tak jak powiadam, wyników z wyborów parlamentarnych. Ale zostawiliście Prawo i Sprawiedliwości ten jeden parametr, dzięki któremu mogli ogłosić zwycięstwo. Można powiedzieć inaczej, że te wybory pokazały, że PiS jako ugrupowanie nie traci w sposób zdecydowany poparcia. Najkrócej mówiąc, nie usuwa im się jeszcze ziemia spod stóp. A liczyliście już na to, że to się wydarzy w tych wyborach samorządowych, że to będzie koniec PiSu? Mamy przecież pokazywane olbrzymie patologiczne procesy, które były pod rządami PiSu. Wyborcy, mieszkańcy Polski mogą wyrobić sobie zdanie na temat rządów PiSu. Jak widać, te wszystkie informacje docierają powoli. Ten obraz patologii, który wprowadził PiS, jeszcze nie jest pełny, nie dotarł do wielu wyborców, ale przecież tego procesu nic nie zatrzyma. Ruszyło wyjaśnianie wszystkich przestępstw, wykroczeń, których dopuszczała się poprzednia władza. Ten proces trwa i w związku z tym z całą pewnością te procesy utraty zaufania przez PiS będą następować. Ale to was zaskoczyło, bo mamy komisje śledcze, mamy audyty, informacje, konferencje prasowe właśnie rozliczające Prawo i Sprawiedliwość. Nadal, jeżeli porównamy, tak jak pan minister mówił, jeżeli porównamy to do wyborów parlamentarnych, niewiele się zmienia. No, tak jak powiedziałem na samym początku, mogę to powtórzyć, że te bardzo mocne podziały między Polakami, które były kilka miesięcy temu, jeszcze w wyborach 15 października, one się utrzymują. Widać, że to nie jest łatwy proces, ale to nie znaczy, że coś się zmieniło w sposób zasadniczy, że będziemy mieli jakąś inną tendencję. Ten proces
wychodzenia z tych olbrzymich podziałów, z tego sporu społecznego, czy wielkich podziałów społecznych przecież nastąpił. Warto zwrócić uwagę na to, w jak spokojnej atmosferze przebiegały te wybory samorządowe. No, wróciliśmy do normalnych praktyk demokratycznych i to będzie następowało również w tej warstwie społecznej, życia społeczno-politycznego, że powoli jednak wyborcy będą mogli dokonać oceny i ten proces utraty zaufania przez PiS w moim przekonaniu jest nieuchronny. Powiedział pan minister o tych podziałach społecznych, że nadal są głębokie, a może właśnie rozliczanie Prawa i Sprawiedliwości tak naprawdę pogłębia te podziały, to znaczy sprawia, że wyborcy PiS-u okopują się przy swoich poglądach i czują się atakowani. Ale przecież to nie wyborcy PiS-u dopuszczali się popełniania konkretnych naruszeń prawa, wykroczeń czy przestępstw. Ale może się utożsamiają po prostu ze swoją partią. No tak, ale myślę, że wszyscy, jestem przekonany, że wszyscy chcą, byśmy poznali prawdę na temat funkcjonowania władzy w ostatnim okresie i na tej podstawie wyborcy sobie wyrobią zdanie. To jest najlepszy sposób podejmowania decyzji, kiedy ma się pełną informację. Ja jestem przekonany po prostu, że ten proces wyjścia z tych głębokich podziałów, do których doprowadził w Polsce PiS, on musi potrwać. Więc te wyniki są potwierdzeniem tego obrazu, który mamy w Polsce politycznego od wielu miesięcy, ale on powoli się zmienia. PiS straci w tych wyborach w porównaniu, biorąc te wyniki badań, bo pełne wyniki będziemy mieli no już pewno za kilka godzin. Biorąc pod uwagę te wyniki, które znamy z badań, PiS stracił kilka punktów procentowych, Platforma zyskała, więc proces jest okej. Okay. To zapytam jeszcze o sejmiki. Zwycięstwo KO ma w 10, jeżeli patrzeć na sondaże. Czy wiemy już, w ilu z tych pozostałych koalicja będzie miała większość radnych? No, wszędzie tam, gdzie będzie można wyłonić władzę w ramach koalicji rządowej, będziemy to robili, więc... A tu liczycie na 14-15 województw? Będziemy mogli to powiedzieć już z pełnym przekonaniem za kilka godzin tam, gdzie PiS ma większość razem z Konfederacją, zapewne nie będziemy współrządzić województwami, więc jeszcze kilka godzin będziemy wiedzieli. Jedno, dwa... Może jedno województwo będzie takie, chwilę trzeba poczekać. A w tych województwach, gdzie decydujący będzie głos tego jednego albo kilku radnych Konfederacji, bierzecie pod uwagę rozmowę z tymi radnymi, negocjacje, żeby powstała jakaś koalicja razem z Konfederacją w niektórych województwach? No, tak jak powiadam, to czysta spekulacja w tej chwili, jeśli chodzi o mnie, dlatego że nie znam jeszcze dokładnych wyników w tych województwach, w których zgodnie z badaniami wygrał PiS, bo żeby sobie, jak powiadam, odpowiedzieć na to, kto będzie w tym województwie rządził, trzeba znać dokładny podział głosów. Tak naprawdę trzeba wiedzieć, czy PiS z Konfederacją ma większość i wtedy pana pytanie będzie zasadne, ale to poczekajmy. Ale takiego scenariusza wykluczać na razie nie chcecie. Może jakieś rozmowy będą trwały. Tak jak powiadam, nie chcę spekulować. W tej chwili wybory samorządowe mają też to do siebie, że te uzgodnienia między partiami są, mają mniejsze znaczenie. Ten układ regionalny, lokalny się liczy, więc ja proponowałbym poczekać kilka godzin. Poczekamy, ale nie mówi nie, pan minister. Kategorycznie. No ja nie będę tych negocjacji prowadził, więc one będą prowadzone regionalnie. Trzeba chwilę poczekać. Zapytam jeszcze o frekwencję. 51,5% tak wynika z sondaży. To mniej niż w 2018 roku. Zdecydowanie mniej niż w wyborach parlamentarnych. I tutaj, przepraszam, część komentatorów zwracała uwagę na to, że to, co dało koalicji zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, to była właśnie frekwencja. I czy w tych kolejnych wyborach nie obawiacie się, że właśnie brak tej mobilizacji, gdy PiS już nie rządzi, gdy jest w opozycji, może mieć negatywny skutek dla was? No,
Zawsze lepiej, kiedy frekwencja jest większa, to jest ta aktywność obywatelska. Ona oczywiście w sposób bardzo mocny przyczyniła się do zwycięstwa naszego wyborczego 15 października i w związku z tym w sposób oczywisty żałujemy, że ta frekwencja była mniejsza i będziemy robili wszystko, żeby w nadchodzących wyborach do Europarlamentu za 2 miesiące, żeby ta mobilizacja była. Zachęcam wszystkich do dalszej aktywności obywatelskiej, bo od niej zależy dobra przyszłość naszego kraju. Widać, te wybory potwierdzają to, że ten proces odzyskiwania podstawy do demokratycznych rządów w Polsce, do zagwarantowania wolności obywatelskich wcale się nie zakończył, że ta dalsza aktywność obywatelska jest bardzo potrzebna. Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jest moim państwa gościem. Za chwilę druga część naszej rozmowy w mediach społecznościowych i będzie nie tylko o wyborach. Jeszcze jedno pytanie wyborcze, a potem przejdziemy już do tematów niezwiązanych z tym tematem. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna. Czy Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, nadal dla koalicji, dla was są groźne? Czy to jest to, co pokazały te wybory? Wybory pokazały, że PiS ma olbrzymią, mocną pozycję na polskiej scenie politycznej i że w związku z tym wszystkie te zagrożenia związane z ich postępowaniem, łamanie prawa w Polsce, jakaś próba zmiany, doprowadzenia do rządów autokratycznych jest ciągle zagrożeniem. Natomiast to jest dobra wiadomość dla samego Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast dla PiSu niedobra. Ja wczoraj popatrzyłem na... A myśli pan, że opóźni się ten wyczekiwany, zapowiadany przez komentatorów podział w Prawie i Sprawiedliwości, że to pozwoli Jarosławowi Kaczyńskiemu utrzymać się dłużej przy władzy w PiSie? No tak, to gruntuje ten układ rządów w tym ugrupowaniu. Nie będzie zmian. Ja wczoraj popatrzyłem na scenę, z której przemawiał Jarosław Kaczyński, tam najbliżsi jego współpracownicy, w tym Antoni Macierewicz, więc ci wszyscy, którzy liczyli na to, że nastąpi zmiana, że młode pokolenie przejmie władzę w PiSie i że ta partia po jakimś wytłumaczeniu się wyborcom, oczyszczeniu będzie realizowała jakiś, będzie szła drogą, która będzie wróżyć im sukcesy w przyszłych latach, to wiadomo, że ci wszyscy, którzy liczyli na te zmiany, muszą poczekać i to chyba długo. To tyle, jeżeli chodzi o tematy wyborcze, to zajmijmy się też polityką, ale tą bieżącą. W tym tygodniu głosowany będzie wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Tutaj wraca ten wątek protestów przed Sejmem, protestów rolników. Czy to jest głosowanie, którego koalicja się obawia? Nie, z całą pewnością nie, z kilku powodów. Po pierwsze, wniosek tak naprawdę wystawia złe świadectwo samemu PiS-owi, dlatego że oni złożyli ten wniosek następnego dnia po tych protestach rolniczych w Warszawie, do których w niewielkim zakresie doszło do naruszeń prawa i policja zatrzymała kilkudziesięciu sprawców tych naruszeń prawa. PiS chciał podbić te niedobre emocje społeczne, co wystawia im fatalne świadectwo. Natomiast przecież wyraźnie trzeba powiedzieć, że policja od wielu, wielu miesięcy działa tak, by rolnicy mogli w Polsce protestować. Protesty zaczęły się, przecież były skutkiem tego radykalnego otwarcia na sprowadzanie, na import zboża i innych produktów rolniczych z Ukrainy w 2022 roku. I później już mieliśmy do czynienia z protestami. Policja wykonuje olbrzymią pracę. Jeszcze ciągle trwają w Polsce protesty. Jest ich zdecydowanie mniej, ale normalne funkcjonowanie kraju przy tych protestach jest możliwe tylko dzięki policji. Ten wniosek PiS-u, jego zamiarem, jak powiadam, było tylko to, by potęgować napięcia, wykorzystać te złe emocje. Natomiast trzeba przypomnieć, że my przejęliśmy policję
jako formację, która dba o bezpieczeństwo wszystkich Polaków w stanie krytycznym bardzo zdecydowanie. Największa liczba wakatów, liczba policjantów spadła do poziomu z początków tworzenia tej formacji. To na tym też na chwilę się skupmy. Była zapowiedź ze strony ministerstwa zwiększenia liczby policjantów w całym kraju. Jak trwają przygotowania do tego procesu? Wdrożyliśmy wiele rozstrzygnięć, takich rozstrzygnięć, które przyniosą, sądzę, dobre efekty. Podwyżka 20% będziemy zrównywać pierwszą płacę policjantów innych służb z poborami żołnierzy zawodowych, więc zmniejszymy wymogi dotyczące powrotu do służby byłych policjantów. Liczymy na to, że znaczna część tych byłych policjantów, którzy zostali zmuszeni do odejścia bądź odeszli z uwagi na fatalną atmosferę w policji, że oni powrócą do służby, więc cały szereg działań, które doprowadzą, jestem przekonany do tego, że będziemy mieli większy nabór w tym roku niż liczbę odejść i zaczniemy corocznie odbudowywać liczebność policji. A kiedy te zmiany mogą być wprowadzane? One są wprowadzane. 20% podwyżka. Ale mówię o tych kolejnych. W Sejmie za chwilę będzie projekt ustawy dotyczący byłych policjantów, ułatwienia im powrotu do służby. W tej chwili już jesteśmy w trakcie wydawania rozporządzenia, które zwiększy uposażenie. To pierwsze uposażenie dla policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zwiększymy zatem konkurencyjność, atrakcyjność służby policyjnej. Przede wszystkim jednak zmieniamy system szkolenia i samo funkcjonowanie policji. Policja odzyskuje wiarygodność, staje się znowu w odbiorze młodych ludzi atrakcyjnym miejscem pracy, takim, w którym to umiejętność, zaangażowanie decyduje o awansie, a nie kryteria polityczne, więc wierzę, że wszystkie te działania doprowadzą do tego, o czym mówiłem na samym początku i w związku z tym, wracając do tego wotum, mamy do czynienia z ludźmi, z politykami z PiS-u, którzy chcą odwoływać ministra, który odbudowuje polską policję, by zadbać o bezpieczeństwo państwa. W tym wniosku poruszany jest jeszcze jeden temat związany z zatrzymaniem polityków PiS-u, panów Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim. I oni stawiają zarzut z tego, że osoby skazane, no przestępcy, zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. Po pierwsze, no pokazują, co dla nich jest ważne. Nie stają po stronie policji, tylko po stronie osób skazanych, ale widać, że od kwestii bezpieczeństwa, właściwej oceny funkcjonowania policji, ochrona własnych przyjaciół jest ważniejsza. I z tego tytułu robią zarzut ministrowi spraw wewnętrznych i chcą go odwołać. Chcą odwołać ministra spraw wewnętrznych i administracji, bo zatrzymał ich dwóch kolegów i doprowadził do więzienia. Zapytam jeszcze o te kwestie uposażeń. Pan minister mówił, że jesteście w trakcie rozporządzenia, to znaczy, że kiedy realnie te przelewy będą większe? Tutaj pomysł polega na tym, żeby pierwsze uposażenie policjanta było na takim samym poziomie, jak pierwsze uposażenie żołnierzy zawodowych. Żołnierze mają w tej chwili o kilkaset złotych, blisko 1000 złotych więcej. W związku z tym będziemy mieli kolejną istotną podwyżkę dla osób wstępujących do policji. I realnie od kiedy to może obowiązywać? W tej chwili jesteśmy w procedurze uzgodnień z ministrem finansów i za kilka miesięcy, 2-3 miesiące, pierwsza pensja policjanta będzie wyższa o blisko 1000 złotych. Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.